Nowy serial będący połączeniem Yellowstone i Sukcesji, polska produkcja z rozmachem, czyli film Napad oraz dwa duże powroty w seriali Netflixa. Co obejrzymy w październiku na platformie? Zapraszam do oglądania. Nowy polski film Netflixa wywołał niemałe emocje już w momencie zapowiedzi, a teraz mamy już zwiastun i datę premiery. Akcja filmu Napad rozgrywa się na początku lat 90. Wtedy właśnie wydalony ze służby funkcjonariusz policji, grany przez Olafa Lubaszenkę, otrzymuje szansę na odzyskanie swojego dawnego życia. Warunkiem jednak jest rozwiązanie sprawy brutalnego napadu na jeden z warszawskich banków. Cała historia bazuje oczywiście na prawdziwych wydarzeniach, część z Was może je kojarzyć. Nowy film wyreżyserowany przez Michała Gazdę już lada moment na Netflixie. Masz tydzień, potem ukręcą sprawie łeb. Na prawdziwą gratkę zapowiada się serial Terytorium, który teraz wygląda jak połączenie Yellowstone i Sukcesji od Netflixa. Australijska produkcja przeniesie nas w kowbojską rzeczywistość, gdzie walka o władzę i wpływy jest na porządku dziennym. Anna Turf i Robert Taylor wcielają się w postacie walczące o przetrwanie w surowym, dzikim świecie. Jestem naprawdę ciekaw odbioru tej produkcji, ponieważ Sukcesy Yellowstone i Sukcesji pokazały, że widzowie pragną takich historii. She doesn't want you. She wants this place. My uncle's alcoholic for a son, his wife and her saving family. Somebody wants Julian to go down for Gloria's murder. W październiku powróci także uwielbiany przeze mnie prawnik z Lincolna z trzecim sezonem. Serial oparty jest na książkach Michaela Connelly'ego i kontynuuje historię Mickiego Hallera, prawnika prowadzącego swoją praktykę z tylnego siedzenia Lincolna. W nowym sezonie Haller zmierzy się z nowymi wyzwaniami zawodowymi i osobistymi, a w obsadzie ponownie zobaczymy ulubione twarze. Mic drop. We are walking into some very dangerous territory here. Lord knows you can use some protection. You be careful. I mean it. W tym miesiącu zobaczymy także kontynuację drugiego hitu Netflixa. Mowa oczywiście o Dyplomatce, w której główną rolę gra Kerry Russell. Jak poradzi sobie z nowymi wyzwaniami nowa ambasador USA w Wielkiej Brytanii? Międzynarodowe kryzysy i polityczne intrygi. Część dalsza. What is your chase? Po Jurassic Parku i Terminatorze nadszedł czas na Tomb Raider. Na Netflixie zagości nowa animacja Legenda Lary Croft, w której akcja będzie rozgrywać się po wydarzeniach z trylogii gier. Gdy potężny chiński artefakt zostaje skradziony z Croft Manor przez złodzieja z jej przeszłości, Lara będzie musiała wrócić do domu. Jej podróż poprowadzi ją przez przeróżne kraje i starożytne grobowce, gdzie będzie musiała zmierzyć się z własnymi demonami. History doesn't always tell us the whole truth. Because the real truth is too difficult for most to bear. I have to figure out what this is all about. Sounds like you could use some help. Jonah! I'm looking for something connected to my past. Something important. Why is everything so dramatic with you? I ask myself that all the time. A bad feeling about this. Druga polska produkcja to serial Idź Przodem Bracie, która opowiada historię członka elitarnej jednostki taktycznej, który po przejściu ataku paniki podczas jednej z ważnych akcji będzie musiał opuścić służbę. Główny bohater, grany przez Piotra Stramowskiego, będzie zmagać się z nową rzeczywistością jako ochroniarz w galerii handlowej, jednocześnie jednak próbując spłacić ogromne długi hazardowe pozostawione przez jego ojca. Zgodnie z oczekiwaniami Netflix przyniesie nam także dokument Historia braci Menendezów, który zapowiada się naprawdę świetnie. To prawdziwa historia Laila i Erika, dwóch braci, którzy zostali skazani na dożywocie za brutalne morderstwo swoich rodziców w 1989 roku. Serial zagłębia się w szczegóły ich życia, motywy zbrodni oraz dramatyczny proces sądowy, który oczywiście wstrząsnął opinią publiczną. Bracia, którzy twierdzą, że działali w obronie własnej,
własnej przedstawiają swoją wersję wydarzeń, co budzi dodatkowe emocje i kontrowersje. Menendez case is one of the most infamous criminal trials in America. The brothers accused of the murder of their wealthy parents in Beverly Hills. It was like an incredible soap opera. Pełną listę premier w październiku na Netflixie znajdziecie na antyweb.pl, a my widzimy i słyszymy się już w następnym materiale. Na razie, cześć!